Ooh.
To jest ciało moje za was wydane. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie, na moją pamiątkę. Módlmy się. Wszak mogący Boże, spraw, abyśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna, zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej, przez Chrystusa Pana naszego. Każdego wiernego. Dziś modlimy się wszyscy wspólnie i prosimy Pana o łaskę. Z okazji Wielkiego Czwartku pragniemy złożyć naszym Ojcom podziękowanie za posługę, jaką pełnią i słowa, jakie głoszą, oraz życzyć im, by dalej dzielili się wiarą, której mają w sobie tak wiele, oraz dalej z chęcią wspierali nas parafię w szukaniu swojego życiowego powołania. Ojcze Norbercie, Ojcze Stefanie, serdecznie wam dziękujemy. Bóg zapłać. Bocznego ołtarza, na którym przygotowano tabernakulum. Ołtarz ten, nazywany ciemnicą, ponieważ miała przypominać modlitwę Jezusa w Ogrójcu i jego uwięzienie. Trwajmy w dziękczynieniu wobec Pana Boga za dar Eucharystii i trwałej obecności Pana Jezusa pośród nas. Za odśpiewanie dziś hymnu sław w języku tajemnicę, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Obnażenie ołtarza z obrusu, które dokona się po mszy świętej, przypomina, że w czasie męki odarto Zbawiciela z szat. Za chwilę najbardziej przejmująca część naszej dzisiejszej liturgii. Zaniesiemy Pana Jezusa do ciemnicy, która w tym roku przypomina nam w sposób szczególny trwałość modlitwy w naszym Kościele. Odwzorowaliśmy ciemnicę ołtarz adoracji ze starego zdjęcia z 1965 roku, dbając o jak najwięcej szczegółów, jak budowali nasi ojcowie. A zatem, modląc się w ciemnicy, wspomnijmy również tych, którzy u świętego Michała Archanioła wzrastali w wierze, tworzyli tą parafię, budowali ją i modlili się. We rebuilt our adoration chapel toward the picture which we find from the year 1965. So we would like to invite you today, tonight, a prayer also for all our deceased brothers and sisters who built this parish, St. Michael the Archangel in Bridgeport, and our Polish-American community. Let us pray today together with Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, and let us adore our Lord Jesus Christ. Thank you.
W języku tajemnicy, całej najdłuższej krwi, którą jako łaskrynicę wylał w czasie ziemskich dni. Yeah.
Za chwilę nastąpi ryt obnażenia ołtarza. Nawiązuje on do tradycyjnego katolickiego nabożeństwa Tenebre. Jest on symbolem opuszczenia i samotności Jezusa w ogrodzie oliwnym. Obnażony ołtarz ukazuje nam całkowite ogołocenie i uniżenie Syna Bożego, który oddaje swoje życie za zbawienie grzeszników. Ryt obnażenia ołtarza ma zasadniczo dwie części. W pierwszej zostanie omówiony tradycyjny psalm 22, męka Mesjasza i jej owoce. Następnie zostanie z szacunkiem zdjęty obróz, na którym na co dzień była odprawiana ofiara mszy świętej, po czym zostaną zgaszone świece ołtarzowe na znak wejścia w ciemności męki pańskiej. W czasie wygaszania świec zostanie odśpiewany łaciński chorał Christus factus est pro nobis. To znaczy Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Benedicamus Domino, Deo gratias.